Cześć, cześć. Mam dzisiaj wtorek, 15 maja. Jestem Boni i właśnie będę odpakowywała moją edycję kolekcjonerską Diablo 3. Możecie sobie tutaj zobaczyć w kamerce. Teraz ją odsłonię. Przyszła do mnie niedawno, właśnie wróciłam z pracy. Jeszcze nie wiem, co jest w środku. Możecie zobaczyć, że jest folia. I będziemy teraz zaglądać do środka. Zobaczymy, co tam na nas czeka. Jak pewnie wiecie, Jegłen zdecydował się na granie. Jegłen grał już od północy, także jest rasowym barbarzyńcą już w tej chwili. Ja dopiero będę zaczynała, bo nie wszyscy dostali urlop na okoliczność premiery Diablo. Okej. No i ściągamy folię. Teraz w środku mamy zawartość, ale nie będziemy na to patrzeć, bo sobie zobaczymy, jak to wygląda w rzeczywistości. Pudełko jest super. Ściągane. Tadam. Okej. Okej. Zaglądamy, co mamy w środku. Mam nadzieję, że pudełko jest tekturowe, także jego nowym nic się nie stało. Nie musicie się martwić. Jakbyście się jej tak martwili. Anyway, muzyka. Diablo 3, edycja kolekcjonerska. To będzie soundtrack, który nam będzie towarzyszył przez najbliższy tydzień, kiedy będziemy się bawili z Diablo. Na pewno nieraz to usłyszycie. Kulisy produkcji. Czyli filmik, komentarz reżyserski, wywiady z projektantami, rozmowy o rozgrywce i o tworzeniu postaci. Same słodkości. Okej. Okay. Co mamy? O, World of Warcraft. Dla tych, którzy jeszcze nie spróbowali, wątpię, żeby byli tacy. Znowu World of Warcraft. Jeszcze jeden. Nie, to było Diablo 3. Okej. Okay. Trial. Razy dwa. Diablo 3 DVD z grą. Ha. Prawdziwe. I The Art of Diablo, czyli Artei. Za chwilę właściwie to już otworzymy, bo to jest coś, co możemy sobie wspólnie zobaczyć na wizji. Okej. Ostrożnie, bo znając mnie, muszę się to skończyć pocięciem całości książki, ale nie chcę. Chcemy na tego artbooka ładnie postawić na półce, a nie go zniszczyć. Pachnie pięknie. Alright. O, zobaczmy, co mamy w środku. Mapka. I Chapter 1. Heroes. No, tych artów będzie tutaj trochę. Na pewno będzie to można nie tylko zobaczyć w internecie, w jakichś tam skanach. Nie będę wszystkiego pokazywała, bo no jest tylko trochę opisy poszczególnych klas, jakieś tam szkice wczesne i tak dalej. Super sprawa, ale mamy jeszcze coś w środku. I tym cośem. A, tutaj jest. Nie mam pojęcia. Wow! Głowa. Właściwie głowa z rogami diablu. To czemuś służy. A i pendrive, który wygląda. Słyszałem, że w dzisiejszych czasach pendrive są jedną z najistotniejszych narzędzi używanych ale, przez. Ale. Aha, bo to jest ten, nie? To jest. Alright. Pendrive'ów można używać w pracy, przydają się również do kopiowania dokumentów oraz pożyczania muzyki znajomym. To co, ale mi słychać? Jest za kamerę. Okej. No więc można używać osobno albo razem. Tak czy inaczej, zawartość jest moim zdaniem sprawa. Co sądzisz, Jegłenie? Nic nie sądzi, bawi się już zabawką. Sądzę, że jakbym przyszedł do pracy i powiedział koledze, ej, zgraj mi ostatni odcinek przyjaciół i dał mu coś takiego, to by zrobiło na nim spore wrażenie.
To się jeszcze jakoś otwiera. Ostatni odcinek, ten z 2004? Tak, tak, bo mam je przynieść, bo nie mam. No. No niestety. Anyway, byliście świadkami otwierania edycji kolekcjonerskiej Diablo. Same słodkości i fajne rzeczy dla fanów. To wszystko. To już wszystko, niczego więcej tutaj nie ma. Mam nadzieję, że będziecie się bawili dobrze z chłopakami przez ten najbliższy tydzień. Będziecie mogli zobaczyć dużo fajnych gier związanych z przechodzeniem różnymi rasami Diablo. Być może też się pojawię, kiedy będę grała z chłopakami, oczywiście tylko po pracy. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. No tak, przecież ta lama nie wie, jak wyłączyć filmik. Oczywiście. Mam od tego ludzi.